pewną normą. Jeśli nałożymy na to wszystko jeszcze spięcie ich w system i dostępność tych usług, a tak naprawdę powiadomienie, bo trzeba też mocno podkreślić, że to pacjenci lekceważą te sygnały. Weźmiesz sobie ciśnienie, dobrze, no dzisiaj mam wyższe, poczekam. Zmierzę za 2 godziny, mam wyższe, poczekam, tak? Tu mówimy o takim stałym monitoringu, dedykowanym dla danego pacjenta, niekoniecznie pacjenta wyposażonego w te wszystkie urządzenia. Naraz, tak? Ale w pojedyncze urządzenie dedykowane jego problemowi medycznym. Ale każdy z tych pacjentów, z tych 50, co są w programie, dostaną właśnie taki domowy asystent. Tak, dostaną asystent i do tego dostaną odpowiednie końcówki, jak mówiłem, kwalifikowane przez lekarza. Czyli każdy dostanie to urządzenie dostanie każdy wraz z tabletą. Natomiast urządzenia... W zależności od tego, czego potrzebują. Ktoś glukoma, ktoś ciśnienia. Dokładnie. Nie on sam będzie decydował na przykład już w tym momencie, co ja mam zrobić, tylko już wtedy dostanie konkretną informację. Dokładnie tak. Czyli generalnie mamy pacjenta, którego na przykład włączamy pacjentowi leki nowe z powodu nadciśnienia tętniczego. Nie wiem, czy te leki się będą sprawdzać, czy nie, czy to ciśnienie będzie regulowane, czy nie. I teraz taki pacjent